To kolejna, już ósma edycja rządowego programu inwestycji strategicznych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości chwali się wpływami rządowych funduszy do Poznania i regionu. Łącznie do metropolii ma wpłynąć 210 milionów złotych. Pieniądze idą na bardzo różne rzeczy, ale to, co je łączy, to to, że były oczekiwane przez gminy i społeczności lokalne. Między innymi ma zyskać Poznań. Pieniądze z programu inwestycji strategicznych mają zostać przeznaczone na pływalnię przy ulicy Taborowej, rozbudowę obiektów sportowych na Chwiałce, a także na ścieżkę rowerową przy ulicach Strzeleckiej i Królowej Jadwigi. Ciągle brakowało na to środków, ciągle środki były przesuwane na jakieś inne inwestycje i teraz dzięki właśnie temu programowi realizacja tego zadania będzie możliwa. W superlatywach o rządowym wsparciu wypowiadają się także przedstawiciele podpoznańskich samorządów, w tym radna PiS gminy Tarnowa Podgórnego i kandydatka na senatora z tej partii Dorota Barełkowska. Na jej firtlu te pieniądze mają zostać wydane na dokończenie obwodnicy. Wokół Tarnowa, przy Tarnowie tworzą się ogromne korki. O godzinie tam 16, 17 nawet pół godziny można stać, żeby dojechać do swojego domu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka mówi nam, że takie ogłoszenie tydzień przed wyborami to jawny i nieprzypadkowy element gry kampanijnej. Uważa, że gdyby intencje PiS-u były szczere, to do Poznania wpłynęłyby dużo większe środki. Jakby posłowi Wróblewskiemu czy komukolwiek z PiS-u zależało faktycznie na Poznaniu, no to byśmy mieli już pieniądze z KPO. Dla samego Poznania to było 16 projektów i 1,5 miliarda. Poseł Wróblewski odpiera, że nie ma tu mowy o kampanii i wykorzystywaniu tych pieniędzy w tym celu. Jest to ósma edycja Polskiego Ładu, czyli krótko mówiąc można powiedzieć, że jest to program konsekwentnie realizowany od już kilku lat. Posła Szłapki to nie przekonuje. W jego ocenie Prawo i Sprawiedliwość ograbiło samorządy, a teraz te są zdane na łasce władzy centralnej. Jak się rozmawia z samorządowcami? Oni dużo woleliby sytuację taką, że ich budżet nie jest ograniczany, tak jak to było w ostatnim czasie, a nie ma dodatkowych pieniędzy. Wolą mieć pieniądze w budżecie swoje, własne. Politycy PiS chwalą się, że dla aglomeracji poznańskiej przez ostatnie lata wpłynęły 3 miliardy złotych. Opozycjoniści odpierają, że nie wyrównuje to strat zmian w podatkach. Błażej Filipiak, Puls Dnia.